Dzień dobry, ludzie! Z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Shadow the Hedgehog. Przepraszam. Shadow the Hedgehog. Perfect. I dziś tak nietypowo, bo zaczynamy w poziomie, dlatego że... Teraz wam sobie wyjaśnię, tylko będzie kasc... What's going on with me? I can't get these images out of my mind. Those black creatures. How do they know me? Who was I before this? What? Shadow, you seem troubled. You! Look. That's the... Yes, that's right. The space colony Ark. 50 years ago. The Ark? 50 years ago? That's... me. That's right. This will remind you what the humans did to you. Never forget that horrifying image. No dobra, a więc no wyjaśnię wam. Otóż ja mam trzy karty do PS2. Jedna jest z exploitem, dzięki któremu gram na PS2 przez dysk. W gry na PS2 przez dysk. Jedna to jest moja taka osobista, wiecie, że tam se gram i tak dalej. We własnym czasie. I trzecia jest do Let's Play. I ją gdzieś zasiałem w moim domu. I będę musiał jej szukać, ale jako już musiałem dzisiaj nagrać Shadowa, to już wziąłem moją kartę z, no właśnie, osobistą i będę nagrywał. Tak. Więc no, powiem szczerze, że muszę ją znaleźć, bo na przykład mam takiego Dox Life na tym, gdzie już trochę daleko jestem i na innej karcie nie mam czegoś takiego, więc będzie dupa, jak nie znajdę. Ale tak, z Ark muszę iść na dobrą. Tak, dobrą dla Ark, więc będziemy musieli ratować tych ludków. Musimy ich 10 znaleźć. To nie będzie jakoś trudne, bo jak dobrze pamiętacie, na nich się cały czas można natknąć jakoś. Tu jest ich dwóch. Przydałby mi się moje Hill Canyon. Znaczy moje. Jest tu może jakaś paczka shadowa? No, o jest, no to zarąbiliście. No to ja tu mam Hill Canyon. To jest to. I dzięki temu mogę. Mogę odradzać tych ludków. To jest w sumie bardzo fajne, bo w niektórych poziomach dzięki temu mogę sobie nabijać. Znaczy chyba tutaj też mogę w sumie nabijać sobie Chaos Control, bo to sprawia jako dobre. Chyba to jest tak samo jakbym... Nie, to jest na odwrót, jakbym zabijał, czyli jak będę odradzał żołnierzy, to wtedy będę dostawał Chaos Control, a jak będę odradzał Black Arms, to dostaję wtedy Chaos Blast. To taka fajna rzecz. Ciekawa dosyć. Nie powiem, że nie. Wejdę sobie, żeby zobaczyć, czy coś tu jest na serio ciekawego. Nie, ale to wezmę. Więc no, tą kartę trzeba znaleźć. Bo oczywiście mógłbym też zapisywać na dysku, ale no... Może pierwszy nie chce mi się. Tu nic nie ma. A, bo tu jest mapa, dobra. Kurde. Już zapominam czasem tego wszystkiego. Tu mogę iść. Framerate na Ark to jest najgorsza część gry. Znaczy, framerate Ark to jest najgorsze miejsce w grze. Ark to jest ogólnie najgorsze miejsce w grze, jeśli chodzi o framerate. O, teraz to dobrze powiedziałem. Teraz wiadomo, o co mi chodzi.
Więc żaden inny poziom nie jest tak zły w optymalizacji jak Ark. Jako już wiem dobrze, że nie mogę zrobić Chaos Blast. Zobacz, czy tu nie ma jakiegoś? Jest tu jakiś inny. No cholera, tu jest tylko ta mapa. Ja muszę szukać tych ludków. Ja nie mogę tak zrobić na normal, nie mogę zrobić... normal. Neutral, tylko ja sam mam zrobić na good, na hero. Na hero story, kurde. Coś jest, nie wiem, co, ale tu jest coś takiego, więc gdzieś mogę coś wysadzić. Tu mogę to wysadzić. Damn it! Coś mi to da? Tak, że wyjdę tu, ale co mi to da? Jakiś skrót, I guess? Dobra, nieważne. Tu chyba powinno być ich kilku. No, jest jeden. Zawsze jakiś początek. What the hell? Właśnie mam też być tych wszystkich. Żebym tylko... No muszę czasem pilnować ludzi tego, żebym przypadkiem nie walnął... no 30... Co? Że będzie mi tylko, nie wiem, dwóch brakowało żołnierzy i wtedy... O kurde. Tak dupcia wtedy. W sumie i tak mi się nie chce tam iść, więc no, w sumie tu pójdę. Uwielbiam to, że Shadow nie ma obracania, animacji obracania ręki podczas latania z bronią. I to wygląda jakby Shadow się kręcił wokół osi swojej ręki. To jest po prostu przerażające. Oh shit. Jak się tego nazbierało? Chyba tu jest kolejny. Jeszcze tylko czterech. Przejdźmy sobie tu, bo tu może być coś ciekawego. No, tu... O! A, wiedziałem, że coś tu będzie ciekawego. To jeszcze trzech. I szczerze, dużo bardziej jest opłacalne używanie tego Heal Canyon zamiast... używać tych, nie wiem jak to nazwać, w sumie kontenerów z energią. Po prostu jest to szybsze. Shadow się wtedy szybciej porusza z Heal Canyon zamiast z tą bombą praktycznie energii. Nie złapałem się, damn it. Dobra, teraz dobry. I ogólnie dziś chyba skończymy tą historię, jeżeli oczywiście Ark nie zajmie mi milion lat do zrobienia. Chwila. Dobra, fajnie. Ha! To się nazywa dobra robota, kurde, ej! Damn it! Nie mogę! Dobra, co teraz? Tu coś chyba powinno być. To są zamknięte drzwi. Wiecie, ja bardzo nie lubię, jak drzwi są zamknięte. To oznacza, że prawdopodobnie coś, co jest mi potrzebne do misji, jest za nimi. I tak się sprawdza 90% przypadków i nawet mi nie mówię, że tak nie jest. Bo dobrze wiecie, że tak jest, bo tak jest w każdej grze praktycznie. Czy ja tu byłem już? Nie byłem, ale przynajmniej jest checkpoint.
Zaraz. Elo. No okej, nic tu zbytnie nie ma. Gdzie jest tych trzech ostatnich? Bo wiem, że w jednym pokoju chyba było ich trzech naraz, ale... Ała. Ale głowy nie dam. To chyba było tutaj? Nope. Ale mogę to rozwalić dla większej ilości amunicji. No, no to fest się zrobić z tego jeden odcinek, no po prostu zarąbiście, no. Świetnie. Damn it! No więc pójdźmy tu, bo tam na górze może coś być jednak. Damn it. Szybciej. Gotta go fast. Sonic X. No. No dalej. Windo, działaj. Nie po to korzystam z windy, żeby czekać na nią, co? Oczywiście nie muszę tutaj na szczęście korzystać z żadnej pierdzielonej windy. Po prostu zrobić tak. I elo. No tu nie mogę właśnie być, damn it. Jestem na dole. Ale proszę mnie nie nawalać, bo to zajmuje wieki, żeby się podnieść. Prawie jak w Spyro Enter the Dragonfly. Praktycznie. Więc proszę tego nie robić. Gdzie tu byłem? Tak, to jest to miejsce, gdzie było zamknięte. Co to jest? Co to miejsce jest na ścianie? Tu takie no. Nie ma tu żadnego takiego wybuchacza? Ja chyba poszedłem na wprawo, więc teraz pójdę na w lewo. No ja już tu, zaraz. No kurde no. Nie pamiętam gdzie ja miałem i... Pamiętam gdzie co i ja. Teraz tu było chyba. Buch obecnie. Nie, to nie to. Damn it. No dobra, więc trochę się wymęczyłem dalej. Znaczy technicznie mógłbym, po prostu wam to wyciąć. Co prawdopodobnie zrobię, żeby to wszystko było w jednym odcinku, bo na serio już za długo czekacie na te wszystkie odcinki z Shadowa. Się oczywiście jakakolwiek jeszcze czeka na to. Więc prawdopodobnie, no mówię, no. Wytnę to wam. I przejdę całą grę już na serio. Kurde, nie mogę, bo on nie jest na ziemi. Damn it! Wszystko przeciwko mnie, a ja chcę po prostu skoczyć ten poziom. Ten mały kurde. Come and get some! Dobra.
Będziemy tu później w 21 minut. Nie dam się po prostu. Jakiejś puszce. Dobra. Pyk, pyk. This is just too easy. Guess it's my lucky day. No i właśnie o tym mówiłem, kurde. Znaczy dwóch, nie trzech. Ich jest tutaj. No nie trafiłem jeszcze dodatkowo. Are you fucking kidding me? Nice! No i fajnie. Jeszcze tylko Iron Jungle i Cosmic Fall. I will protect the people of the Ark. Ale będzie cięcia! I zasłużone i... Humans, get out of my way. This is Heavy Dog. Target has been sighted. Proceeding to engage in... Więc teraz Heavy Dog. O kurde! Było na górze. Taki. No i teraz to będzie easy, kurde. To jest zdecydowanie za łatwo teraz. Nie, nie, słyszę. Zło, po prostu nie wiedzą kiedy pukać, a kiedy nie. Nie wiedzą kiedy wchodzić. Oczywiście nie, no dresie na pół domu, ale... Nie wiedzą, że... kurde, no... Znaczy, nie, że dre, tylko... Po prostu, no... Słuchać mnie z mojego pokoju, jak gadam. Ale nie, trzeba mi wejść i przeszkodzić, żeby mi powiedzieć jakąś pierdołę. I gitara. Dare you harm Maria, disgusting humans, out of my sight. Trochę dłużej niż bym sobie życzył, ale still. Android? Am I an
Android 2? No i Iron Jungle. Lubię koncept tego poziomu i ogólnie jego zadania, ale nienawidzę zadania Hero. W sumie zaraz zobaczycie. Bo po prostu to jest to tupy, nie da się trafić w egg balloon, po prostu nie da się. Nie wiem w sumie czy zadaję. Najgorsze jest to, że nie ma żadnego prostego powiedzenia, ile zabraliśmy mu obrażeń. Gdyby było, spoko, ale nie ma. To jest właśnie najgorsze. Myk. Teraz sobie mu nic nie mogę zrobić, więc muszę po prostu na niego poczekać tam. Teraz muszę poczekać na Egg Balloon. Chyba mu jednak sporo zdałem. Tylko nie wypierdzielili za to. Mu się zdenerwuje. Oh no. Shadow Androids. Najgorsze kurde roboty w całej tej grze. Ale na serio, nie można je załatwić spinnerszem. Homing atakiem, bo one są po prostu kurde niezniszczalne jakieś. A nie, na serio, próbowałem ich homing attackiem i one po prostu odbijają homing attack. To jest cały ich ból. One odbijają homing attack. No neutralizują go po prostu. Może tak to ujmę. Nie wiem, czy ja tu... Are you kidding me? Jesteśmy po tej samej stronie praktycznie, kurde, stary. Znaczy fakt faktem niszczę wam robociki, ale no... No kurde, no... No ty chyba sobie jaja robisz! Kurde, mogłem Chaos z Blastu użyć w ostatnim momencie i bym się uratował. No kurde, YOLO. Najgorsze jest to, że jeśli już używamy... co? Jeśli już... próbujemy... zniszczyć Egg Balloon, to jest taka mała rzecz. Raczej starajcie się zapamiętać, żeby wchodzić w checkpointy, bo wy się cofacie w poziomie, ale nie Egg Balloon. Egg Balloon nadal idzie swoim tam torem i on się w ogóle ani nie cofa, ani nie zatrzymuje, ani nic. Po prostu sobie dalej idzie. Leci, whatever. Więc radzę wam na serio, pamiętajcie o tym, żeby no i kurde, zlamiłem, no. Dobra, ale jest jeszcze jedna rzecz, gdzie... inna szansa, I guess. Gdzie będę mógł go załatwić, więc to będzie fajne. Kurde, a ja tu miałem taką dobrą okazję, żeby go rozwalić. Dobra, whatever.
To było przerażające. Tak, chyba jednak wolę tu iść. Oh boy, to było przerażające. Okej. No i tu już praktycznie jest ostatnia jakakolwiek szansa, że mogę rozwalić egg balloon. Życzcie mi szczęścia. No i kurde, zlamiłem, no. Ostatnia moja deska ratunku. No, nareszcie! Musiałem powtarzać tą pierdzieloną misję 3 razy. Ale dotarłem wreszcie do tego działka maszynowego i się udało. Łopanie. I adatku! Nie no, kurde no! To ja rozumiem. Detected. Approaching this direction. Shadow and Omega? Why, you traitors! You two are going to stop me? Move aside! Doctor, please, I need to know. Those androids, the ones that look like me, am I? Yes. What? You and Omega are my creations, but you betray me as you stand here before me. So now, I will destroy you both, turning you into scrap metal! Eggman, I will defeat you once and for all. This is what you get for turning against me. Dobra. Tada. Easy. Nawet nie rozwalił mi tego. Yeah! An android? Me? I don't believe you. 8 sekund. Rekord to jest bodajże 5 sekund, jeśli dobrze pamiętam, ale to bodajże było zrobione na GameCube albo na Xboxie. Na GameCube jest w sumie łatwiej, bo przyciski są bardzo takie, nie wiem jak to powiedzieć, wcisliwe, więc jak ktoś spami bardzo, to bardzo łatwo to jest zrobić. Damn it.
What does it all mean? These memories, the doctor's actions and words. Nothing makes sense. Was it real? It's been a long time, Shadow. Who are you? And how do you know my name? I know you, Shadow the Hedgehog. You killed everyone I loved. My family, Maria. I've been waiting all my life for this day. What? Me? And Maria? Maria was like a sister to me. She was the only family I knew. And because of you, she was killed. Witnessing it all, the plan to create that horrifying evil creature. That black creature, and that insane professor who unleashed it all. So, the professor created me with black doom? You don't fool me! It's not just about Maria. Thanks to you, everyone I knew and loved was killed when the Ark was destroyed. Worst of all, my family! Finally, justice is served! If what you say is true, then I will respectfully accept my fate. You mean to tell me that you really don't remember a thing? But I just need some time to uncover the real truth. Tu mam zrobić dark historię. Więc musimy wziąć szmaragd chaosu. Tak? Tak. To będzie dosyć proste. Znaczy, nie będzie dosyć proste, bo... to chyba to gówno, ale no... powinno być... zdecydowanie prostsze niż findowanie computer rooma. Jak widzicie, że obracam tak Shadowem jak powalony, to nie dlatego, że przeżyłem jakieś spazmy czy coś, tylko po prostu, no, że tak powiem, troszeczkę się nudzę. Jaka jest po prostu winda w grze. Nie powinienem jeszcze skoczyć. Bo ja nigdy nie pamiętam dokładniej timingu w tym poziomie. Myślę, że po prostu zawsze coś mi nie wychodzi i zapominam, która część poziomu jest właśnie, że tak to powiem. Wiem, że to ma mało sensu, ale uwierzcie mi, to ma trochę sensu. Dobra. YOLO. Było warto. Ha! Okej, no to dobra. Ten Chaos Emerald. Mimsy. Zawsze na propsie. Pamiętajcie o tym. Ło! Jezu! Się wystraszył. Nagle zabrakło mi drogi i takie, o kurde, co się dzieje? Ojejcie. Ej, ale mi się wnerwił, jakby tak wektor złapał to i... i kurde, ja nie mam czym jechać.
Nie się. Nie mogłem określić odległości. Mi się udało przeskoczyć, jestem z siebie dumny. I gacie są pełne w tym momencie. Okej, to hoppa. 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 No. Więc teraz znowu winda. Wektor skacze jak oszalały. Boska. Bardzo się cieszę, że w sumie w końcu w tym miesiącu będę kończył w sumie Shadowa, bo byłem wczoraj na livestreamie pomidorowego.pl i sobie tam gadaliśmy. I nie wiem skąd, no po prostu wyszedł temat Shadowa, już nie pamiętam skąd, jak i w ogóle, ale wyszedł. I doszliśmy do wniosku, że mój let's play z Shadowa technicznie trwa już 8 miesięcy. Więc no, fajnie było coś zmienić. Więc no, mam nadzieję, że szybko to skończę już. Gdyby, powiem wam szczerze, że gdyby nie Michał, to bym nawet nie, w sensie pomidor, to bym nawet nie zauważył tego czasu. Nie zrobiłbym konekcji jakiejś. Więc mamy dostać szmaragd. Ha! Możemy wypaść. Where am I from? Where am I going? Soon the truth will be revealed. Ulala! Perfect. Shadow. Those 6 Chaos Emeralds to me, like a good boy. You were once a great invention from my grandfather's past, but this is my time. Give me the Chaos Emeralds, and I will spare your life. Doctor. What? This is something I must do on my own. I must uncover the truth. I made a promise to all the victims aboard the Ark. This is nonsense. You will obey me. Or there will be dire consequences. I will not. I na szczęście to jest najlepszy boss gry. Na serio, nie wiem czemu. Moim właśnie ulubionym bossem jest Egg Dealer. Nie lubię do Black Dooma nic nie mam, ale zdecydowanie nie jest on jakimś moim faworytem, biorąc pod uwagę też, że ten jego jeden atak jest taki, że nie mogę, że jak zdobędę już to Chaos Control, to dupa jest. I dodatkowo Sonic i Diablon to jest okropieństwo. Jak tylko od razu powiem. No i właśnie jest Snake Dealer. No i, to, no i ten boss, no mówię, no mi się najbardziej podoba ze wszystkich. Po prostu jest przyjemny, szybko go się robi w miarę. Znaczy pewnie szybciej robię Black Doom, ale no. Nieważne, no. Ach, damn it. Okej. Czyli już zjechałem mu połowę życia, fajnie. No jak ja nie wiem, jak on się tego odwraca, no kurde, no ziomek, oła. Interesowało mnie w sumie, co by znaczyło, gdyby Shadow te roboty przyzwał.
Myk. Rakiety w sumie wydaje mi się, że chyba najwięcej zadają ze wszystkich. Tak mi się wydaje, nigdy się tak tym nie przypatrzyłem, ale no sądzę, że to jest chyba ostatnie, ale będę miał w ogóle edycji w tym materiale dużo. To jest spatula jakaś. No jeszcze tak mało, no. No tada. No i skończyliśmy Shadowa już raz na zawsze, w sensie no ogólnie historię teraz poznałem tylko Last Story. I no, podjarany jestem i zmęczony przy okazji, bo nagrywam to godzinę ponad. Chaos Emeralds. You ungrateful little pest. Have you forgotten that it was my grandfather who created you? I am Shadow the Hedgehog, the ultimate life form, born and raised aboard the Ark. I shall live on. I am the protector of the Ark. I am living proof of the ultimate life form. This is who I am. What? Leave now and never return. I won't allow anyone to violate the sacred Ark. No, więc co mogę więcej powiedzieć? No, dziękuję wam za oglądanie. Zobaczymy się już ostatni raz w ostatniej historii tej gry. No i co, no dzięki wam za oglądanie. Mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.
Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one's gonna give a thing to us. Into each other we put our trust. Standing united. Chaos Control!